Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z SimCity na moim kanale. W poprzednim odcinku rozpocząłem budowę Międzynarodowego Portu Lotniczego, także jeśli przegapiliście ten odcinek, to link do niego macie w opisie. No a dzisiaj trzeba by troszeczkę jeszcze pomóc, ponieważ nie mamy metalu, nie mamy stopu, więc w tym mieście fabrycznym, w tym pierwszym, trzeba by w końcu postawić tą jakąś fabrykę metalu i tak dalej, ale żeby to zrobić, to znaczy tą hutę, ale żeby to zrobić, muszę mieć ulepszone KG metali, do którego jeszcze potrzebuję troszeczkę... Coś tu wybuchło. Do tego będę potrzebować jeszcze troszeczkę więcej zysków z tej rudy i tak dalej, tylko że właśnie, tutaj jak na razie mi nikt nie pracuje, o teraz pracuje. Więc oni tu mają problem z tymi pracownikami, a ta kopalnia no działa, ale gdyby one działały cały czas, bez jakichś przerw, to może by to lepiej było. Chwilka, gdzie my tutaj mamy ten magazyn z rudą? No tutaj mamy. Tu mamy włączony na eksport, tu jeszcze gdzieś był jakiś magazyn, tak? Czy tutaj rudę eksportujemy? Tak, tutaj rudę też eksportujemy, także jakieś zarobki z tego powinny być. Co wy tu w ogóle chcecie? Zabawa w handel jest niezła, KG handlu. Może kiedyś, też nie wiem czy w tym mieście, bo to jest raczej takie miasto fabryczne, w którym teraz chciałbym jak najwięcej... O, w sumie już zaliczone, także dobrze. Teraz chciałbym jakoś jeszcze zrobić, żeby się udało ulepszyć to KG metali, żebym mógł postawić ten dział hutnictwa, żeby właśnie ten... tą hutę metalu móc postawić. Ją tutaj mamy, tak? Huta. No i ona mi będzie produkować metal i stop, tak? Czyli to jest właśnie to, co jest mi potrzebne do budowy tego portu lotniczego, więc może sobie na razie zostawmy te nowoczesne fabryki, bo tam ostatnio, no przez ostatnie odcinki dosyć dużo byłem. I teraz spróbujmy jeszcze rozwinąć to miasto. Chociaż no właśnie, szkoda, że na przykład jak gram w tym mieście, że tamte się nie rozwijają i tak dalej, że ten olej też nie będzie płynął teraz stamtąd na lotnisko, bo siedzę w tym mieście, więc to jest troszeczkę słabe. No ale co poradzić, więc ja się teraz zajmę jeszcze jak tylko mogę, żeby rozwinąć tą. Czyli pracowników na razie macie, tak? Czy jest tu jeszcze miejsce na kolejne coś takiego? Wątpię. No teoretycznie tu by się jeszcze coś zmieściło, tak? Gdybym na przykład wyburzył sobie te tory z tyłu, bo one tu i tak mi są niepotrzebne w tym momencie. Zrobiłbym sobie na przykład tą drogę tutaj i teraz może udałoby się postawić jeszcze jedną kopalnię rudy, która by mi to troszeczkę szybciej wydobywała wtedy, to już w ogóle tam się tak nie zmieści, to by trzeba o tak postawić, no ale dobra, niech to będzie w takim razie w ten sposób i teraz jak ja sobie to zedytuję, dołożę sobie zwiększony szyb rudowy w tą stronę, to tu jest jeszcze mnóstwo rudy do wydobycia, także... Jak najbardziej to się tutaj przyda. Szkoda, że więcej tego nie można, tylko za każdym razem trzeba ten duży budynek jeszcze stawiać. No i dobra, te tutaj pojazdy, żebyście mi to szybciej dostarczali. Jakiś tutaj znak też niech będzie. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze, tak, jeszcze tutaj więcej tych ciężarówek. Widzę, że w ogóle jesteśmy na minus, ale mam nadzieję, że ta sprzedaż tej rudy jakby nam to tutaj odrobi wszystko. A to na przykład mógłbym zmodernizować, czyli wyburzę to, w sumie wszystkie wyburzę, tak? Wyburzę wszystkie i sobie postawię ten zwiększony szyb rudowy, bo on jednak produkuje dwa razy więcej tego, a mi teraz zależy na tym, żeby jak najwięcej tej rudy produkować, tak? Żeby ten zarobek jednak był za mało. Okej, mam nadzieję, że nie zbankrutuję. Nie powinienem zbankrutować, bo rudę jednak sprzedaję. Mimo, że tutaj jestem na minus, to z tej rudy jakieś zarobki są. Ile to w ogóle kosztuje? 30 tysięcy. No więc mam nadzieję, że jakoś nie zbankrutuję. Zobaczmy sobie, jak ten dzienny zysk, no jak na razie nie jest zbyt duży. Będzie trzeba jeszcze troszeczkę z tym poczekać. Fajnie by było, jakby mógł jeszcze jedno to tutaj dobudować. Wy nie macie ludzi, tak? No ale co ja wam poradzę? No przecież ludzi to powinniście sobie ściągać z innych miast. No troszkę mało ich tu jeździ. Też nie wiem, czy dobrym pomysłem byłoby w tym mieście budować mega wieże. To jednak miało być takie miasto tradycyjne, tak? Że jednak tutaj zaczynałem sobie z tymi tradycyjnymi miastami, a tam bardziej te nowoczesne były. No i właśnie, czy ja teraz chciałbym tutaj troszkę więcej ludzi do tego miasta wprowadzić? No wolałbym jednak, żeby oni mi podróżowali, ale nie wiem, czy oni są tacy chętni do tego. Zobaczmy sobie, jakby tu taka mega wieża wyglądała. W ogóle by się gdzieś zmieściła? Trzeba by pewnie troszkę fabryk zniszczyć, na przykład gdzieś tutaj. I taką mega wieżę sobie postawić. No, ale więcej osób by mogło się wtedy zmieścić.
No, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się ten pomysł, no ale niestety ta gra jest taka, no że się nie da po prostu. Że nie da się jakoś mieć, nie wiem, tak jak w City Skylines, fragment fabryczny, a gdzieś kawałek dalej po prostu mieszkańców. No niby jest sąsiednie miasto, ale nie wiem, czy to tak dobrze działa. No niestety, także może to nie będzie tak, jak bym chciał, no więc trzeba po prostu zrobić mega wieżę, na którą mnie nie stać. Także widzimy się po cięciu i sobie prześlę tam z któregoś miasta pieniędzy. Witam po cięciu, ale tak w ogóle jestem sobie w tych nowoczesnych fabrykach i ja tutaj już na minus zaczynam schodzić, także no, nabijałem sobie tych pieniędzy troszkę, żeby właśnie wysłać sobie do tamtego miasta, ale widzę, że nie jest zbyt dobrze, także może ja sobie zwiększę podatki tutaj dla tych fabryk, żebym troszkę większe te zarobki miał. No i właśnie, się tak zastanawiam, czy na pewno ta mega wieża mi jest tam potrzebna, bo może na przykład gdybym tutaj zrobił troszkę więcej tych mega wież, to wtedy, no tak, ten mi nawet mówi, że jest potrzebni pracownicy, tak? Więc może jednak nie będę robić tej mega wieży tam, tylko jakbym na przykład tutaj tą rozbudował, ewentualnie tu zrobił jeszcze jedną, to może ci pracownicy wtedy serio tam będą jakoś podróżować. No bo tamto jest po prostu takie zwykłe miasto fabryczne, takie w tradycyjnym stylu, to nie podoba mi się za bardzo ta wizja tego, żeby tam mega wieża gdzieś miała stać. Także spróbujmy może tutaj jednak ją, jakąś mega wieżę dobudować, tylko że ja tutaj coś strasznie mało zarabiam. W ogóle jeszcze jak nie widzieliście, to wyłączyłem sobie to zamawianie tych procesorów. Chwila, może to sobie też zacznę jeszcze sprzedawać. Troszkę zwolnimy może z budową tego lotniska, ale coś tutaj musimy zarabiać. Wyłączyłem sobie to zamawianie procesorów, żeby tu mi miasto totalnie nie zbankrutowało, bo to 100 tysięcy taka dostawa kosztuje, więc na razie to po prostu nie będzie mi działać ta linia montażowa dronów, z tym po prostu chyba jeszcze też trzeba sobie troszeczkę poczekać. No a teraz, pierwsze co, czy ja mógłbym tutaj dobudować sobie, osiągnięto maksymalny poziom, okej, czyli jakąś koronę można by tutaj zbudować, ale właśnie, może zamiast korony to bym zbudował kolejną mega wieżę, bo to by mi się bardziej przydało, bo są potrzebni ci pracownicy, czy to w tym mieście, czy w tamtym, tylko to kosztuje 120 tysięcy, a ja teraz coś tak strasznie mało tego mam. Tylko ja tego mam tak mało, ponieważ przesłałem sobie tamte pieniądze, przynajmniej trochę, więc tam mam 74 tysiące, tu 36. Chociaż tam może być więcej, jak wczytam, nie wiem ile tam przesłałem. No ale chyba sobie jeszcze tutaj w takim razie posiedzimy troszkę w tym mieście może, jako się tutaj rozbuduje. Jest jakieś tam niby zapotrzebowanie na te strefy fabryczne, więc zbuduję im tego troszkę więcej i może te wpływy do budżetu jakoś się powiększą i myślę, że to byłoby fajnie, tylko aha, za mało simoleonów, żeby nawet drogę zbudować. Tu chyba mogę już, tak? Zobaczmy, bo tutaj widzę, że mam skreślone, żeby tu jeszcze sobie trzymać miejsce na wydobycie, a tutaj już nie, dobra. Okej, no właśnie, wywaliło mi tam grę, więc tak naprawdę zapisało się w momencie, jak przechodziłem do tego miasta, ale tak naprawdę dużo nie straciłem, to sobie tutaj na ten użytek lokalny właśnie ustawiłem, no i teraz mamy większe przychody, także nie jest tak źle, te podatki sobie przedtem tutaj podniosłem, może teraz też to zrobię, żeby jednak te zarobki były większe. No i tak jak już mówiłem, tutaj bym sobie tą mega wieżę postawił, tylko musimy jeszcze troszeczkę zarobić, a żeby jeszcze troszeczkę zarobić, no to właśnie przedłużę sobie te drogi, dobuduję sobie troszeczkę więcej tutaj tych stref fabrycznych, ponieważ miejsce na to jest, także na szybciutko. Tutaj sobie to jeszcze zamaluję, niech tego więcej będzie. Aha, też to wyburzałem, to mi się nie zapisało niestety. No, coś ta gra ma tak, że jak mi się alt-tab zrobi, a właśnie przez przypadek mi się tam alt-tabnęło, to tak wywala chyba. Dobra, nieważne. Ale dużo nie straciliśmy, bardziej chyba tutaj więcej gadałem niż robiłem wtedy. Także jakoś się to szybciutko odbuduje. I co ja jeszcze tutaj właśnie wtedy zrobiłem? Chyba sobie zrobiłem to, żeby jednak eksportować ten olej z jednego tego miejsca chociaż, żeby jakieś te zarobki też tutaj nam wpływały do miasta.
żeby szybciej można było te różne rzeczy robić, bo nawet jak chcę sobie gdzieś przesłać do innego miasta czy coś, to troszkę trwa. Troszkę trwa, zanim te pieniądze się nazbierają, więc było chyba lepiej, jak wszystkiego oleju nie dawałem na ten port lotniczy, w ogóle jak tam z tym portem lotniczym. 37 tysięcy, tamtego dalej zero. No, jak się uda na przykład tu zbudować tą megawieżę w tym mieście, wtedy może w tamtym mieście też będzie większa ilość tych pracowników i nie będą już mi tak narzekać na te braki. I nie będą mi zamykać na przykład tej kopalni rudy co jakiś czas, czy tam tej nowej, tą nową otworzą, czy jak to tam było. I wtedy będzie lepiej, bo będziemy mogli zbudować tą hutę w końcu, jak będę mieć te większe zarobki. Jak nie mam otwartej kopalni, no to nie będzie większych zarobków, no bo jak? No zyski mogłyby być większe, tak? Ta Omega coś powinna więcej tego zarabiać. Możliwe, że... Chwila, czy to w ogóle... Czy ta fabryka, ona mnie jakoś kosztuje? Wydatki 1000 na godzinę, to ja ją wyłączę. I tak w tym momencie nie mamy procesorów i z tym sobie jednak poczekam z tym produkowaniem tego, a w tym momencie jest to zapotrzebowanie na te strefy mieszkaniowe. Także tą mega wieżę bym sobie jeszcze postawił, tylko że ona kosztuje 120 tysięcy. Co jest tutaj z tą Omegą? Dostawy Omegi zbyt powolne, konieczna Omega. No ale czy wy chcecie nowej Omegi, czy jest po prostu problem z korkami? Możliwe, że przez to, że ja tutaj zamieniłem tą jedną linię produkcyjną, to jest troszkę mniej, chociaż bez przesady, nie aż tak źle powinno być. Ile ta Omega kosztuje? 30 tysięcy. Może ja wam tu zbuduję jeszcze jedną taką Omegę, na przykład w tym miejscu, żeby się tutaj do tego rurociągu podłączyć. Już teraz to bardziej mogę planować, bo już wiem, jak to działa. Także tą Omegę na przykład tutaj... Okej, dobra, niech ta Omega sobie tu stoi. Co tu się stało? Coś to nie tak powinno wyglądać. No i ten rurociąg sobie tutaj podłączę. I tu jakieś kolejne te linie montażowe by były, tylko możliwe, że trzeba by tą rurę troszkę przesunąć, chociaż nie, to te linie montażowe już sobie najwyżej postawię gdzieś tutaj. O, tu jest dobre miejsce. Na razie może taką jedną i miejmy nadzieję, że to jakoś im wystarczy. Już zatrudniamy, no właśnie, tylko że może się okazać, że nie będą mieli kogo zatrudniać. Czemu ja takie małe przychody mam? Co jest z tą Omegą? Czemu ona nie ma większych zysków? Czy tutaj jest poburzone? No właśnie, bo te fabryki mogą być opuszczone. Nie, przyczyna zbyt wiele zgonów, naprawdę? Czy tutaj jest aż tak źle w tym mieście? Czy tu jest aż tak źle? No nie powinno być jakiejś tragedii. Zobaczmy sobie, jak jest z tym zdrowiem. Dzienna liczba zgonów 6. Możliwe, że oni po prostu tak bardzo stoją w korkach, że to nie daje rady. No bo jak tutaj dojechać do tych chorych? No może być troszkę ciężko. Wy tutaj produkujecie już tą Omegę? Tak, produkujecie. Dziś 200-300 skrzynek, no więc tą Omegą powinno być lepiej. Może teraz te zyski z tej Omegi też wzrosną. No ale ogólnie to nie jest zbyt fajnie. Już były lepsze czasy tego miasta, jak się zarabiało ponad 10 tysięcy na godzinę. Można sobie tutaj było zostawić na chwilkę włączone i było mnóstwo pieniędzy, a teraz to już tak szybko nie idzie. O, 7 tysięcy nagle. Nagle Omega podskoczyła z zarobkami, także to raz jest lepiej, raz jest gorzej. W sumie, żebyśmy może tak nie czekali, ja mam dostępne 3 możliwe obligacje, także ja sobie wezmę taką jedną obligację. Troszkę nas to będzie tutaj kosztować godzinowo. No, ale przynajmniej będę mógł mega wieżę sobie już postawić. Zwykłą taką z poziomem apartamentów i ją bym postawił, nie wiem, gdzieś tutaj dalej na przykład. Żeby to wszystko w jednym miejscu się tak nie korkowało, chociaż z drugiej strony, co z tymi tunelami? Nie, no chyba tu ją po prostu postawię. Po prostu będą takie mega wieże obok siebie. Niech tak będzie, dobra. W takim razie mamy tutaj tą mega wieżę. Jeszcze się od razu podłączę tymi drogami tutaj, czyli tam kawałek tutaj na wprost i to sobie tutaj z tym połączę, tutaj z tyłu. Też sobie droga niech idzie, tylko tą najpierw przedłużę, okej. Okay. I to sobie podłączę. No i mamy kolejną mega wieżę, będą kolejni mieszkańcy i mam nadzieję, że ci mieszkańcy też pojadą mi tam do pracy, do tego miasta, tamtego fabrycznego, bo chciałbym, żeby tam jednak w tych kopalniach oni pracowali. Tutaj jeden taki dworzec powinien wystarczyć, ale na przykład w trakcie, jak to się jeszcze buduje, to może bym sobie zrobił tutaj jakieś dworce maglewu, chociaż widzę, że... A nie, dobra, mogą być. Nie wiem, tutaj na przykład jeden, nie wiem, czy drugi na przykład warto jeszcze obok tej wieży, nie, to by było zbyt często. Taki jeden tutaj, jedna stacja powinna wystarczyć, a to sobie już tutaj połączę, tylko aha, ta mega wieża troszeczkę to blokuje.
ale tak też może być. Okej, więc jakiś transport tutaj z tym też powinien być. Mamy tutaj mieszkańców, apartamenty do wynajęcia, więc pewnie będziemy musieli sobie troszeczkę poczekać, zanim to ktoś się tutaj wprowadzi. Jest w porządku, no to super. 1200 mieszkańców, no pięknie. Tylko że pewnie od razu tutaj zaczną pracować, a ja bym jednak chciał, żeby też pojechało troszkę mieszkańców i pracować w tamtym mieście fabrycznym, więc jeszcze troszkę ich tutaj będzie potrzeba. Jak na razie to jest zapotrzebowanie u mnie w mieście chyba, tak? Czyli ten taki główny, taki tutaj zielony kolor, a ten taki w tle lekko zielonkawy to jest, że w całym regionie. No to ja bym chciał tymi mega wieżami tutaj też rozwiązać problem całego regionu. Zobaczmy w ogóle tutaj sobie, czy ci pracownicy... A, stąd przyjeżdżają tu, a ja bym chciał, żeby pracownicy tam jeździli. Czy to jest możliwe w ogóle? Mam nadzieję, że tak, że te tory są jakoś tu połączone. Tak, są tory połączone, plus jeszcze drogą mogą jechać, może kiedyś jakieś lotnisko się zrobi. Albo nawet nie lotnisko, tylko port. Właśnie, port mamy w tym mieście. Można by też w tamtym zrobić i może jacyś pracownicy by sobie wtedy dojeżdżali. No na razie poczekajmy sobie, niech to się zbuduje. Zarobki nagle są wielkie. Widzę, że Omega tutaj zwiększyła tą produkcję chyba. Można by na przykład jeszcze im tutaj jakąś linię produkcyjną dobudować, bo to jest chyba tak, że to mnie kosztuje ileś, tak? Nie no, to kosztuje tylko 50 na godzinę, także to nie jest jakoś dużo. Tam ta linia produkcyjna dronów, ona kosztuje 1000 na godzinę, więc takie coś sobie mogę dostawić, żeby jeszcze bardziej zwiększyć te zarobki. 15 tysięcy coś, a 2800 tylko wydajemy, więc to nie jest jakoś super dużo. Na tej nafcie też sobie raczej coś zarabiamy. KG ropy naftowej, ile my? 45 tysięcy tylko dziennie? Na 800 tysięcy? To serio, mnóstwo tego można zarabiać. Ale pewnie nie samym tylko wydobyciem, tylko na przykład jeszcze produkcją, bo tutaj mamy jeszcze na przykład, o, rafinerię ropy naftowej, która plastik produkuje, ale żeby to mieć, potrzebuje działu rafinacji. Czy ja mam możliwość czegoś dołożenia? Tak, mam możliwość dołożenia takiego działu rafinacji i wtedy moglibyśmy sobie jeszcze więcej zarabiać na przetwarzaniu tej ropy. Zamknięty magazyn zapełniony, ale macie ciężarówki, macie. No więc nad czymś takim będzie trzeba pomyśleć, tylko do tego są potrzebne pieniądze. Jest w porządku, tutaj super, kolejny poziom, taka troszkę mega wieża na szybko, no ale potrzeby są. Skład jest pełny, czego skład jest pełny? Czy wy to w ogóle wysyłacie na to lotnisko? No wysyłacie coś, 54 tysiące jest, także nie powinno to być jakimś problemem. Gdyby ta mega wieża się mogła szybciej budować, bo chciałbym tu mnóstwo tych mieszkańców wprowadzić, żeby i rozwiązali problemy tego miasta i tamtego. Byłoby super, no ale na razie to tego, no tak szybko to się chyba te problemy nie rozwiążą, więc to jeszcze zanim to się rozwiąże ten problem z mieszkańcami, zanim będzie można rozwinąć tam... cały ten przemysł metalowy w tamtym mieście, to jeszcze pewnie troszkę odcinków zajmie, także jeśli nie chcecie ich przegapić, to zachęcam was do zostawienia suba na kanale, żebyście dostali tam powiadomienie o następnych odcinkach, a jak ktoś już ma suba, to może jeszcze sobie zobaczyć, czy ma dzwoneczek. Dobra, dalej zapotrzebowanie na mieszkania jest dosyć duże, także tu się zaraz 1200 nowych mieszkańców wprowadzi. Jeszcze się nie wprowadzili, a ja już nowy poziom buduję. Pewnie za chwilkę będą chcieli mieć jakiś poziom ten, poziom handlowy, także będzie trzeba im to pewnie też zbudować. Straż pożarna działa wolno, ale ja to już chyba mam całe rozbudowane jak się da, tak? Więc ona może działać wolno przez te korki. Mógłbym wam zrobić na przykład jeszcze taką zwykłą jednostkę straży pożarnej, może gdzieś tutaj. Jakbym coś takiego tutaj zrobił, to przynajmniej ta część miasta by miała ochronę pożarową. Bez tych wszystkich korków, bo ta część miasta jednak jest strasznie zakorkowana. A no jak tutaj mają strażacy dojechać? Stąd im powinno być troszeczkę łatwiej. Także powinno to troszeczkę lepiej działać. Czy ten poziom już zbudowali? Tak, zbudowali, więc dodajemy sobie na szybciutko kolejny poziom apartamentów, ale ja tu mieszkańców będę miał. A potem się dziwić, że tutaj jakieś takie wielkie korki na wyjeździe się będą robiły. Trzeba by tu jakąś może większą drogę, ale to ciężko teraz byłoby to zamienić. Trzeba by dworzec wyburzyć i on by się nawet już tutaj nie zmieścił wtedy przy szerszej drodze. Ze ściekami jest jakiś problem. Naprawdę? Ze ściekami jest problem? Minus 58. Dlaczego? Dlaczego? Przecież... Chwila, ale to przecież z innych miast... No tak, już kupuję. Nie, wysyłam to znaczy, no.
Także nie wiem, więc tamto miasto możliwe, że już nie wyrabia albo nie mogą aż tyle przyjąć, także może sobie postawię coś takiego i to mi przekształca zużytą wodę w wodę pitną i tego nie muszę tak naprawdę, no właśnie, nie martw się już o skażenie ziemi, czyli takie coś mogę sobie postawić w dowolnym miejscu, więc może to by nawet było lepszym rozwiązaniem niż to, co ja tutaj mam. To mi produkuje wodę, a to by produkowało wodę i jeszcze pozbywało się ścieków, więc... Myślę, że coś takiego sobie tutaj postawię po drugiej stronie. Zobaczymy, może to mi nie będzie w końcu potrzebne, bo to robi jedno i drugie, jeszcze się nie przejmuje tym, że jest ziemia brudna. Tylko do tego potrzebuję control netu, więc mam nadzieję, że zaraz ten control net mi tutaj oni sprzedadzą. Używamy, no i tak używamy mniej niż oni produkują, w takim razie za chwilkę on tutaj powinien dotrzeć, to pewnie tylko kwestia czasu. Jak tam, tutaj już mieszkacie, tutaj jest w porządku, tak już się zbudowało, no to świetnie i budujemy sobie szósty poziom, a na siódmym budujemy żeby sobie mogli podróżować. Także mieszkańców już mamy 120 tysięcy. Zapotrzebowanie no powoli spada, ale powinno spadać dużo szybciej, jak na każdym takim poziomie 1200 mieszkańców jest, więc strasznie dużo tych mieszkańców potrzeba. No a to miasto, no nie jest tutaj zbyt dobrze chyba rozplanowane. Korki są dosyć duże. Może trzeba by jakiś lepszy dojazd do tych megawież zrobić. Może jak ja bym połączył z tą drogą na przykład, te drogi megawieżowe, że to tak nazwę, z tą drogą, wtedy jakoś by sobie tu wyjechali, może gdzieś tam jakoś łatwiej by im było dojechać. Także spróbuję sobie to na przykład w ten sposób połączyć. Część ruchu powinna wtedy tędy pójść. No i można by też spróbować jeszcze, może jakąś właśnie szerszą drogą, tutaj, bo tutaj już chyba tej ropy do wydobycia nie mam. No, taki kawałeczek to też nie ma co tego żałować. Po prostu zrobię sobie tutaj jakoś taką drogę, tylko żeby jak najbliżej. Chwila, w sumie my możemy nawet most zrobić. Więc o, coś takiego. I się połączyć z tym, tylko ja sobie to może w takim razie zacznę gdzieś stąd. O, nawet coś takiego. Nie, to już za długie chyba. Ale coś takiego... Coś takiego, okej, taka tutaj droga w stronę megawież, na takim lekkim tutaj moście i teraz tym połączyć się do tego, okej, i w te części miasta, no dobra, bo to jednak trzeba troszeczkę z tym ruchem te problemy jakoś rozwiązać, teraz może się uda, bo tędy sobie będą mogli właśnie przejechać tu, potem gdzieś nawet w tamte części, nawet gdyby ta droga jakaś większa była, ale to już chyba za późno, można by tu próbować, ale dalej tutaj mamy już takie budynki, które trzeba by wyburzyć, więc co ja mogę teraz zrobić, to ulepszyć to do jakiejś większej gęstości, żeby jednak tutaj sobie mogli przejeżdżać gdzieś dalej w tamte rejony. Okej, i można by też jeszcze na przykład lekko rozwinąć ten maglew tutaj, w tą stronę, na przykład tu jakaś jedna stacja, tu jakaś druga, na tej drodze w sumie może nie będą potrzebne, ale gdzieś tutaj na przykład jeszcze, i żeby oni sobie jakoś tutaj podróżowali tędy, tylko to niech sobie tu idzie po prostu nad tą drogą. Gdzieś dotąd, to sobie połączę z tym. Taka dodatkowa linia, która może ich jakoś zachęci w te rejony też, żeby jeździli tym, a niekoniecznie swoimi własnymi samochodami. Dobra, i teraz jeszcze to by trzeba jakoś na przykład tutaj. Aha, to trzeba by tak, tutaj zakręt, ok, jakoś tak za mega wieżą i tu można już tak na drogę. I jakoś się z tym połączyć, co nie wiem, czy będzie takie proste. A po prostu tak, okej, dobra, da się. Także to się połączyło, mamy tutaj dodatkowe przystanki, które powinny troszkę pomóc. Jak tam z tymi ściekami, wy nie działacie? Maksimum przepustowości kanalizacji, więc to by trzeba rozwinąć, bo troszeczkę się tutaj to zapycha. Także jeszcze więcej tych tutaj zbiorników, tak, zbiorników. Nie wiem, gdzieś tutaj sobie może niech one stoją, powinno to troszkę pomóc. Jak tam ta mega wieża? Który to jest już poziom? To jest poziom szósty, także. Teraz na poziomie siódmym bym sobie zrobił już stację mostu powietrznego, żeby troszkę te korki zniwelować, a potem wyżej będę robić z tymi mieszkańcami. No ale dobra, mamy bardzo dużo mieszkańców już, troszkę w tym odcinku ich tutaj doszło. W takim razie wejdę sobie do miasta fabrycznego i zobaczymy, czy teraz ci pracownicy w końcu tu będą, żeby tak naprawdę to, o co mi chodziło na początku tego odcinka, czyli żeby ta ruda mogła działać, tak?
Zaraz powinno tutaj spaść to zapotrzebowanie. No, bo ja tutaj miałem właśnie plan, żeby tą mega wieżę tu zrobić, ale raczej się z tego wycofam. Jak na razie, może kiedyś mnie po prostu ta gra już zmusi do tego, że tylu mieszkańców tutaj potrzeba, że nie da rady bez tego. Ale bardzo bym prosił tych moich mieszkańców, w sensie moich mieszkańców z tamtego miasta nowoczesnego, fabrycznego, które też docelowo na początku nie miało być mieszkalnym miastem, a jest to największe miasto jak na razie w moim regionie. Ale nie chciałbym, żeby to się przekształciło w miasto mieszkalne, nie. Mogę wam tutaj jeszcze zachęcić na przykład, ale nie wiem, czy oni bardzo chcą do pracy promami pływać. Takie troszkę dziwny sposób do dojazdu do pracy, ale może ktoś skorzysta, tylko trzeba by tutaj jakoś to przebudować. Na przykład jakbym tą drogę sobie wyburzył, to może tutaj ten prom się zmieści, tak? O, dobra, zmieści się, super. Także niech on sobie tutaj będzie, to by trzeba teraz jakoś połączyć tutaj. Dobra, można tutaj będzie taka troszkę pod innym kątem, chociaż nie da się tego jakoś ładniej zrobić. Jakimś ładniejszym zakrętem. No, powiedzmy, że troszkę ładniej może jest. Te mieszkania tu się jakieś może odbudują. Super. I czy my to mamy tutaj zrobione tak, jak powinno być? To jest prom pasażerski. Wycieczkowych? Nie, no, wycieczek tutaj nie chcę mieć. Raczej chciałbym mieć tutaj wycieczki pracowników. To by mnie zadowoliło. Tutaj 2000 coś osób tym jeździ. Tutaj 162. Tutaj 303, no i właśnie ta kopalnia rudy mi tutaj nie działa, więc no kolejna nie działa, tak naprawdę w ogóle mi ruda nie działa i jakim cudem ja mam mieć 160 tysięcy zarobków dziennie z tego. Będzie trzeba jeszcze ten problem rozwiązać, ale to już nie w tym odcinku, także bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć.